29 października 1971 roku przedsiębiorstwo handlu zagranicznego Polmot podpisało z koncernem Fiat umowę licencyjną na produkcję w Polsce Fiata 126. Negocjacje w sprawie zakupu licencji samochodu dostępnego dla każdego Polaka prowadzono z kilkoma innymi firmami, z Toyotą, z Citroenem, Renault, Volkswagenem, NSU i Fordem. O wyborze Fiata zadecydowało to, że zgodził się on na to, aby licencja była spłacana przez dostawy gotowych samochodów oraz podzespołów produkowanych w Polsce. W lutym 1973 roku bank PKO rozpoczął przyjmowanie przedpłat na Fiaty. Cenę początkowo ustalono na 69 tysięcy złotych, czyli mniej więcej 20 miesięcznych pensji Polaka. Aby kupić samochód, oprócz pieniędzy trzeba było mieć talon. Produkcja rozpoczęła się latem 1973 roku w Bielsku w fabryce sprzętu mechanicznego przekształconej w fabrykę samochodów małolitrażowych. We wrześniu 1975 roku rozpoczęła produkcję fabryka samochodów małolitrażowych w Tychach. Fiat 126P był mały, głośny, do 100 km przyspieszał w ciągu ponad 50 sekund, ale zmotoryzował Polskę. Od roku 1997, gdy wygasły prawa licencyjne, nosił nazwę Maluch. Produkcja tego modelu zakończyła się 22 września 2000 roku. Łącznie w Polsce powstało ponad 3 milion 318 tysięcy tych samochodów, z czego 1 150 tysięcy w Bielsku Białej, a 2 miliony 166 tysięcy w Tychach. We Włoszech tych samochodów zbudowano 1 300 tysięcy. Maciej Zębaty stwierdził, że w latach 70. Polacy dorabiali się małych Fiatów i dużych wrzodów na żołądku.